Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na mojej stronie www.wideomarketing.pl. W tym wideo chciałbym pokazać kilka moich najlepszych porad, które otrzymałem od różnych osób i które w jakiś sposób pozwoliły mi odnieść sukces w internecie, szczególnie w ostatnio moim ulubionym marketingu wideo. Najwcześniejszą, najważniejszą w sumie wydaje mi się poradą, no w sumie dosyć trywialną, po prostu podjęcie jakiejkolwiek akcji i zwykłe zabranie się do roboty. No, w sumie bądź człowiekiem czynu, a nie pięknej gadki, no, nie można by powiedzieć, jak nasi politycy. Wcześniej czy później, zakładając, że jesteś pasjonatem w miarę dochodowej niszy, no, twój sukces jest nieunikniony. Czyli podglądaj w sumie najlepszych w swojej branży, no co oznacza to z reguły wizytę na stronach konkurencji, jakąś orientacyjną analizę ruchu, powiedzmy poprzez Alexę, czy poprzez narzędzie Yahoo, ich linków. No, czasem warto zapisać się na jakiś kurs prowadzony przez kogoś, kto wcześniej już udokumentował swój sukces. No, w przypadku tworzenia na filmów moja rada tutaj jest bardzo, bardzo prosta. No po prostu również musisz zacząć je tworzyć. Stopniowo nabierać doświadczenia, dalej tworzyć coraz bardziej wartościowe filmy. Oczywiście zacznij od rzeczy najprostszych, od filmów najprostszych, niewielkim nakładem kosztów, a jak się to zacznie zwracać, warto pomyśleć o lepszym oświetleniu, o lepszej jakości dźwięku, o jakimś lepszym softcie, czy outsourcingu różnych takich nudnych czynności, ale ważnych szczególnie z punktu widzenia SEO, czyli optymalizacji pod wyszukiwarki. Na początku niestety nie licz na super szybkie zyski, no przynajmniej w internecie. Natomiast jeżeli widzisz taką ofertę, to na 99% jest to jakiś skam czy oszustwo. No, jeżeli ktoś sprzedaje kurę znoszącą złote jajka, to przypuszczalnie ten ptak najlepsze lata musi mieć już za sobą i raczej nie będzie z niego wiele pożytku. Każdy biznes, czy to jest biznes offline, czy biznes online, wymaga pracy. I nikt mnie nie przekona, że może być inaczej. No, na koniec porada wynikająca dość logicznie z pozostałych. Weź głęboki oddech, zrzuć z siebie jakieś uczucie niemocy twórczej, możesz zrobić sobie małego drinka, no, ja akurat nie tutaj się raczę kawą i po prostu załóż wideobloga. Na początku oczywiście będzie trudno, niekiedy nawet frustrujące, natomiast w tym momencie zaczynasz mały wyścig szczurów, no ale mały disclaimer, nie możesz być kolejnym lemmingiem próbującym przepłynąć morze razem z tłumem współtowarzyszy, no i wierzyć jeszcze, że ci się to uda. Natomiast robiąc to mądrze i wyróżniając się z tego tłumu, za parę lat udzielał będziesz z pewnością porad podobnych do moich. Natomiast początki kariery w wideomarketingu będziesz wspominał z przysłowiową łezką w oku. Ewentualnie możesz wspomnieć słowa piosenki Emmy Banton. What took you so long? Oczywiście w takim moim dowolnym tłumaczeniu, czemu nie zacząłeś tego robić wcześniej? Jeżeli oczywiście chcesz skomentować ten post, zapraszam tutaj na samym dole na swój kanał YouTube, poniżej lub tradycyjnie na mojego bloga wideomarketing.pl. Każda uwaga jest tutaj mile widziana, czyli bye bye, mówił Darek Kraśnicki ze strony wideomarketing.pl.